Hej, cześć, siemano wam wszystkim, ludzie z tej strony Jack. Witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w Black Myth Wukong. Jak się poskładał? These snake guys are nothing to fear. Snake gall steeped in drink, though, makes a fine tonic to flush malady. Here, here, young friend. Be my guest inside. O, ładnie, akurat Iskrem jeszcze wpadła za tego tytułu, tego. Kolejność z woreczka żółciowego. Przez krótki czas po użyciu tykwy umiarkowanie zwiększa odporność na truciznę. Lubię to. I tutaj doskonalenie. Dajmy kolejny punkt tutaj w pożyczoną siłę. Żebyś to na full. No i teraz myślę na wirujące pchnięcia pozbieram. Bo to mi się naprawdę bardzo podoba. Przytrzymanie lekkiego ataku po taktycznym odwrocie lub potężnym pchnięciu lub naładowanym silnym ataku. Okej, potężne pchnięcie to jest to dupnięcie. Silne wiadomo, a... Aha, dobra, po prostu lekki silny, silny, albo naładowany silny. Także okej. A właśnie, to jeszcze skrzynka jest. Zobaczmy, co tutaj zdobędę. Niewielki kawałek złota i trochę przędzy. Okej. Kurde, czy to jest gościu, który może ulepsza tykwę? Bo to skoro tak się zna na tym, że jak to powiedział, dodanie czegoś tam z tych wężowych ogłaj do napoju może może uleczyć, no to może ulepszysz tykwę? Please? Well, well. I'd stake your one more monkey from Mount Wagwo. I've met many of you. By rank of birth, you all ought to call me forefather. But I'm just an old monkey, banished to the mortal world. Oh, a co się takiego zrobił, że cię wygnali? I've troves down to this road, though. Have a look, if something catches your fancy. O, ten może ważyć, zajebiście. Dobra, co mogę kupić? Nasiona niebieskiego lotosu. Przez krótki czas po użyciu tykwy powoli przywraca niewielką ilość zdrowia. Też fajne. Dobra, najpierw sprzedajmy wszystkie skarby. Ej, kurde, nie wiedziałem, że aż tyle nafarmiłem sobie tego złota. Kurde, prawie 2800 to nie mało. Uważ. Wino z kokosa. I tutaj mogę dołożyć... Okej, albo ten klejnot, albo... Okej, albo na przykład ten drugi, co on tam miał na sprzedaż. Czyli to, że właśnie... Kurde, to aż 2400 kosztuje. Dobra, czy ulepszenie napojów za coś mnie kosztuje? Potrzebuję, co to jest? Robak przebudzenie w winie, ale nic więcej. No to dobra. A tutaj... Wonne pnącze. Fight, fight, but not without a gourd that suits just right. Dobra, mamy 5 byków. Dobra, to mogę na spokojnie kupić w takim razie tego... Fight as you will. Joy is what counts. I teraz pytanie, czy ja chcę, kurde, mieć umiarkowanie zwiększoną się na truciznę, czy jeszcze regenerację leczenia? Szczerze, aktualnie chyba wolę to. Bo łyknę sobie za 1/3 zdrowia i coś sobie jeszcze przy okazji odnowię. Tak więc... There's no going back to the court now. Only drink can drown my sorrows. Okej. Oj, proszę, akurat jest to też do wchłonięcia. Aż mi szkoda to zużywać teraz, no ale... Dobra.
Kurde, mogę sobie łyknąć tej tykwy, zanim kurde to wchłonąłem, bo chcę sobie odzyskał. No niestety, nie przemyślałem tego. No, weź te... Weź... Weź tego grzyba. Dziękuję. Ale takie moje pytanie, czy te duszki się w ogóle respawnują, czy one są takie jednorazowe tylko? Oho, chyba kolejna walka z bossem się szykuje. Jak nic, ta arena jest za duża. Oczywiście, jeszcze z cutscenką. Tym bardziej będzie boss. Hailed bird, what dimmed your shine? Past's grip beyond our grasp, the future we may still clasp. Coś ci nie pykło, ziomek. Late is the hour, young one, in which you choose to stain my tranquil abode. Pray tell, to what end do you seek? Chcę przejść. Dasz mi? Au. No! Brawo ja, naprawdę. Can you feel its touch? No przecież! Zrobiłem ulicę. No i chyba sobie żarty stroisz teraz! No, co?! Ja pierdolę, nie dość, że zrobiłem unik, to jeszcze kurwa gościu mnie pierdolnął przez tego, przez kamień. Znowu zapomniałem o tym, że mogę przecież kuźwa użyć tego. Że mogę go zatrzymać w miejscu i go napierdalać. Ale kurde, za bardzo próbuję myśleć tak typowo sousowo, czyli po prostu walcząc. Że chcę tylko walczyć, nic więcej. Bo w sousach, nawet w Sekiro, jak używałem już sztuk protezy, to tylko w jakichś konkretnych przypadkach. Aha, czemu nagle tak woda pierdolnęła? Nice. Nie było idealnego uniku, ale był po prostu unik, to dobrze. Raz. Dwa. Jak się gitnę, to się poskładasz. Pięknie. Wreszcie animacja w całości pokazana. I oczywiście, że to... I oczywiście to była tylko pierwsza faza tego przeciwnika. O! Już jest nagą! No nie z nagą, jak w ty, jak w nagą z WoWa. And blow.
dwa. No, wiedziałem! Dobra, chodź, bo chcę go... Właśnie, kurwa, wyjebać. Pięknie. Stój! Chodź tu! Kurde, nie dał się nabić. Okej, ale pokonany za pierwszym. Dobra, za drugim, ale za pierwszym tak na poważnie. Halt! No ill will, I bear. I'm merely my brother's eyes and ears. I feign my loyalty to guard this path on the bear's order. Your destiny's bleak and stark. In its grip, we share the mark. The Guanyin Temple now lies in cinders, yet the Elder Soul endures. The root of greed ever fosters the stem of suffering. Better to forget the things you truly seek. The three bells. Have you seen them all? Do you too desire that which they ceaselessly hold dear? The bells. Three bells were set in the mountains since the Black Wind Guai's return, yet no one is allowed to go near them. Maybe the bells have something to do with the temple's burning. His words sound like truth to me, little monkey. Stay sharp and keep a lookout. Ej, w sumie jeśli tak jest, to chyba pominąłem jeden dzwon. O tu, tak, tutaj już u Tivolta widziałem, że jest dzwon. Ale ten dzwon powinien być właśnie trzecim. I oczywiście, że oni wszyscy wstali. Jakiś biały wilk powieszony. Raczej nie Geralt. Ale wygląda jak ten kurde, którego tego pierwszego pokonaliśmy, którego mam na przemianie pod Triggerem. Ciekawe. Dobra, moment, zanim zabiję w ten dzwon. Nice! Mogę ulepszyć kostur. Dobra. Ciekawe, czy będzie lepszy w ogóle ten drugi level od tego aktualnego. Materiał na broń specjalną. Ząb za ząb. Pan w białych szatach spłacił swój dług krwi. Jego kieł można wykorzystać do wytwarzania broni. Okej. Okay. No i w dzienniku też będzie o tym... O dwie postacie teraz. Pan w białych szatach. Młodzieniec w bieli z wściekłym spojrzeniem pisze wiersze, tańczy, lecz w bitwie jest furii płomieniem. Musiałem to czytać, ale nie, widać, że jednak jest to dłuższe, więc ponownie wam tylko przewijam. I tu Małpa Shen. Wypij do dna nektar niebiański, cudowny napój. W dzbanie świeże wino lśni jak nowy. W zgiełku świata pragnie pozostać pijany, zapominając ojczyznę, obce kraje nieznane. Okej. Okay. Intrygujące. Ale dobra. Nie, ekwipunek, tylko że nie materiały, tylko przedmioty. Chcę się cofnąć do tego... Do tej kapliczki, bo właśnie intryguje mnie, jak ten
Intryguje mnie, czy gdzieś tutaj zostawiłem ten dzwon z tyłu. Bo skoro to powinien być trzeci i zarazem ostatni, no to jest duża szansa, że jakiś właśnie pominąłem. Być może jest na tej arenie właśnie, bo w sumie poprzedni też był na arenie. Wstaje dzwon. No jest jakaś ścieżka. Czy ja tędy... Nie, nie przyszedłem. I oczywiście, że jest tutaj dzwon, czyli się niedokładnie rozejrzałem. Ale dobrze, że się cofnąłem. Pum. After the bell rang, it seems as though the resentment in the depths of the mountain has grown. Ah, forget it. Overthinking won't help. Your presence has already made a mess in the mountain. Why not go ahead and take them out once and for all? Dobra, pytanie. Dobra, jakby co tak, wiem, że nie mam daleko, no ale już szybciej się cofnąć po prostu do tego. Szybciej się cofnąć po prostu do tej kapliczki, niż biec tam z buta. Przy okazji od razu sprawdzimy ten nowy kostur, który mogę wytworzyć. Wytwórz pancerz też nowy. Mundur wężowej łuski. Ogromnie zmniejsza koszt wytrzymałości, gdy jesteś w wodzie. Okej, okay, no jak tak patrzę, no to nie stać mnie chyba na całość. 720, na te dwa mnie stać. Na klatę mnie nie stać niestety. No ale możemy sobie ochraniacze nóg zrobić. Oj, to jeszcze mam odporność na truciznę. To ładnie, poproszę bardzo. Lepsza obrona i lepsza odporność. No i tu mi brakuje troszkę woli, ale może kilka jakichś takich przebieżek i styknie. I wytwórz broń, kostur z wierzbiny, atak 40, umiarkowanie zwiększa wskaźnik ataku końca kombinacji, efekt jest ogromnie zwiększony w przypadku walki w wodzie. Okej, okay. No ale wymaga, widzę, strasznie dużo woli, której aktualnie, no niestety, za dużo nie posiadam. No dobra. Jak się przyfarmię, no, albo zgarnę parę rzeczy, które będę mógł sprzedać, no to myślę na spokojnie dojdziemy do tego, żeby mieć ten nowy kostur. Który w ogóle ma 40 obrażeń, a mój aktualny ma ile? 36. Okej. Okay. No to jeszcze mi tak po trochę posłuży. Krócej niż chciałbym, żeby służył, no bo wiadomo, te 2700 woli to nie jest coś mega dużego do znalezienia. No, ale styl myślę, że na spokojnie powinno powinien mi ten kostur aktualny jeszcze przez jakiś czas posłużyć. No a potem po prostu wrócimy sobie do tego kostura pierwotnego. No i go subgrade'ujemy. A teraz pytanie. Co się stanie tutaj, kiedy zabiję w ostatni dzwon? Trzy dzwony dźwięczą, dusze zgubione się męczą. Stara świątynia Guan Yin. Okej. Czy my jesteśmy w jakiejś przeszłości? Tak to trochę wygląda.
O, nice, mogę otworzyć. Właśnie miałem taką cichą nadzieję, że będę mógł otworzyć tę skrzynkę. Co w środku? Sznur modlitewny Guan Yin. Okej, okay, czyli element zestawu. Czekaj, czy cały zestaw skompletujemy? Czy jest tylko taka jedna sztuka po prostu czegokolwiek? O, trochę woli i przędzy. Już byłbym nie chyba na klatę, tak to mi się wydaje. Nie, jednak nie, jeszcze mi ciutkę brakuje. Rozejrzyjmy się, może jeszcze gdzieś tutaj jest jeszcze jedna taka skrzynka. Albo dużo dzbanów, które mogę zniszczyć. Sobie dofarmię te wolę. O, proszę. Pa, mówisz i masz, nie? To tak a propos skrzynki. Dobra, to jednak będziemy mieli kompletny set tego... Ten wodny. Trochę przędzę jeszcze. Ale rozejrzymy się dalej, może jest jeszcze jedna skrzynia. Już splądrowana. Tutaj pusto. Też pusto. Tu. Też pustawo. Serio, nie wejdę tu? Trochę dziwne. No dobra. Kadzidełko. Wytwórzmy broń. Czyli jednak, no niestety, powtórzy mi te, posłuży mi ten konstrukt o wiele krócej. Nie, idioto, nie broń. Pancerz miałeś stworzyć, a nie ten. No, bo na pancerz to cię akurat stać. Dobra, i zobaczmy, jak wygląda komplet tego zestawu. No, całkiem fajnie, całkiem fajnie. A zobaczmy jeszcze to. A nie, to nie jest część żadnego zestawu, to jest tak po prostu. Po wchłonięciu uporczywej woli umiarkowanie zwiększa maksymalne zdrowie i manę na długi czas. Nie takie złe. Nie takie złe. Może warto by czasami się nad... Może warto by czasem na to zmienić. Chociażby, wiecie, tak jednorazowo, żeby sobie po prostu wchłonąć. Tylko też pytanie, co to jest uporczywa wola? Czy to jest ten po prostu zielony duszek, czy to jest duszek ten taki z silniejszego przeciwnika? Dobra, widzę, że ten set wężowej łuski ma ten sam opis. Rozpoznaje cię żaden z ciebie pan. Spoko. A to widzę, wszystko ma te same opisy. Na spokojnych ziemiach znajdź dom, na ruchliwym targu zarabiaj pieniądze. Maska unikalna ma ten, z krytycznym poziomem zarabia więcej damage'a. Gdy nie wyciąga się wniosku z życzliwości, zwycięża podłość. Opaskę nosisz, pisma są ci znane, lecz cytować nie potrzebujesz. Strój wdziewasz, etyka krępuje, w rozwoju nie przodujesz. Aha. Ciekawe. Ale tutaj... Tja, jest dokładnie to samo. Dobra, czyli jeszcze muszę tak, żeby mieć wszystkiego komplet, to muszę stworzyć jeszcze klatę dla pielgrzyma. No i broń. Czy się uda w najbliższym czasie? Let's find out. Dobra, z czym teraz zawalczymy? Znowu z tym takim, znowu z tym psem białym? O nie, znowu z tym! Starszy Jin. Oh, thank Mitaba! Finally then, the three bells sang! Disciples come, I hear travelers approaching my temple carrying new treasures! I cannot see you, but I recognize your odor! You are back? It must be you who took that Kasaya!
Now give it back! Halo, co to jest Kasaja? Czy Kasaja? Nad nie wiem o co kama. No, come on! Do tyłu od razu. O, tu oni nie leczą! Ty, dobra! Dobra, tak mogę nadrabiać braki w zdrowiu. No i ładnie, full zdrowia. No, regen, regen. Au! Dla bezpieczeństwa użyję sobie jedną tą. Chociaż wydaje mi się, że mógłbym w ogóle flaszy tu nie używać. Co jest? Gro, błagam, nie skraszuj! Mam ścinę. Come on! Dobra, dajcie mi chwilę. Dobra, widzimy się po cięciu. Podejście drugie. Jakby co, nie uznaję tego pierwszego za przegraną. Nie zostałem tam zabity. Dobra, widzę, że walczysz tak samo jak z tym kartonem, czy tam widmem. No sporo jeden taki leczy. Zakładam, że oni wybuchają, kiedy mnie trafią, więc lepiej nie dać się trafić. Dobra, na szczęście oni nie są nietykalni podczas tej, powiedzmy, fazy bycia żywą bombą. Dobra, pchnięcie mocy ponownie. No, come on! Thank you.
do tyłu. Uspokoił tych pan. Nice! To wyszło też przypadkiem. Do tyłu, do tyłu. Fajne, że jesteśmy po prostu na strzała, nie? Widać praktycznie regen zdrowia momentalny. Dobra, ale mamy pierwszą śmierć. Ale było tak cholernie blisko, że mnie zginął. Tak cholernie blisko. W ogóle, wiecie co jest zabawne? Jeden, mogłem go zatrzymać, tak. Ale dwa, mogłem teraz się znieść w ogóle w niego i w ogóle bym damage'a nie dostał. Bo podczas tej przemiany chyba jestem niewrażliwy w ogóle na obrażenia. Tylko że nie wiem, czy jak chcę od tego zacząć walkę. Spróbujmy. No! A nie, dobra, jednak nie. Coś tam mogę jednak oberwać. Ale skill jest to chyba znegowane, jakieś to obrażenie. Zostałem. Ładnie. Teraz tu pobiegać trochę od nich. Czy pobiegać między nimi. Mamy to! Yeah! Bueno! Co jest? Co on robi? O ty, nie! Dobra, więc wiem! Dokładnie on się leczy! Będą przyłożyć go, będą go leczyć. Nie. Żadnych takich, panowie. Jak już ktoś podejdzie, go podleci, no to trudno, wszystkich nie zdołam trafić, no ale jak najwięcej, żeby nie podeszło. Ja ich też nie mogę namierzyć, to jest duży problem. Muszę tylko właśnie skupiać na tym, co sam widzę, ale niestety no... Za sporo się podleczył. Close! Jebut! Dobrze! Jak hitnęło, to raz a porządnie! Cyk w ciebie! I teraz po kolei. Stój! Cyk! Jazda! Pięknie, mamy go, za drugim podejściem. Choć no, mogłem go mieć za pierwszym. Stop! You're coercion!
Google. Next time, leave it. Just leave it. Stop the fire.